te perki odgrywki nie są aż takie niesamowite w tym wypadku. To jest tam 25%, to nie jest jakaś wielka różnica. Na 10 sekund trwa to 7,5. 7. Dzisiaj będzie w końcu ten nowy face, na którym się nie będzie zacinał. Tak, dobrze, będzie zacinał. No, a za sprawą Blacka będę go mieć, więc... Blacku, nie wiem, bądź wieczorkiem, bo ja też będę wieczorkiem, będę kupić smutki w Paydayu, to no, moglibyśmy pokopić je razem, na przykład właśnie w kasynie. No zobaczymy, czy będę. Muszę, bo muszę jeszcze jedną rzecz ogarnąć, bo kurde, jutro na te wrocławskie dni fantastyki jadę, więc... W każdym razie na początku robimy zazwyczaj roboty po cichu, bo można szybko się podekspić na powiedzmy level 50, kiedy już nie jest się takim mięsem armatni i już się ma jakieś szanse właśnie w walkach głośnych na overkill, nie? Dlatego teraz się właśnie wiesz, po cichu się pod tego... No spoko, ja mam jeszcze mam wrażenie, że to jakieś bonusy lecą do kasy i doświadczenia. Jeszcze raz? Że jakieś bonusy do kasy i doświadczenia lecą. No czasem lecą. Lecą za zebranie paczki, zebrane paczki, za to, że wszyscy przyjęli hejsta, za tego. Jeszcze tam są dodatkowe czasem, nie wiem, czasem wiesz, eventy są, na przykład podczas Crime Fest i tak dalej, a czasem jeszcze inne rzeczy, nie? Mhm, jasne. Przegapiłeś gdzieś jeden komplet desek. Romun. Co? Przegapiłeś gdzieś jeden komplet desek. Powinno dać się zabić chyba wszystkie okna. Nie wszystkie chyba. Nie wszystkie, tylko... tylko dwa komplety okien powinny zostać normalnie. A, i w miarę jak rozwalamy kamery, to zobaczysz sobie, jak sobie wejdziesz teraz do security room na przykład. Wiem, nie działają. Już jedna była rozwalana, to sprawdziłem. Co mówisz? Już sprawdziłem to wcześniej, że one nie działają w takim wypadku. Nic nie pokazuje. Tak, śnieżenie. Dobra, rozwalone są wszystkie. Aha. No, taki mój zwyczaj. Zwłaszcza w pierwszym Paydayu od ilości kamer zależało to, jak mocno zmieniali, szturmowali konkretnie swoją pozycję. Ma sens tak jakby, bo to zależy od ilości Intelu, znaczy... Tak. Destroy camera, które dysponuje z Intel. I wtedy gliniarze dostawali waypointy nie tak jak normalnie, tylko centralnie na ciebie. Jeśli kamera się widziała. Nie dlatego to ten aproposy mechanik jeden. Dobra, 10 sekund. W dwójce to nie ma takiego znaczenia, więc... No, jedziesz chyba dalej, twoja kolej. To ja może okazję zobaczyć chwilę. Fuck! Pewnie normalnie to jest lockpicking tego, duży. No, można ten, można się bawić coś takiego. No co by dać, dowana. Gdzie mam wywalać? Dowana. Tymczasem Hunter będzie na kurze piłą, a ja tym... A ja będę sobie piklokować szybko jedną ścianę. A zaraz się pomogę. Hej, a masz ten najszybszy piklok, bo ja mogę otwierać sejfy, nie? No ja mam to samo. A masz burglara jeszcze? Burglara chyba nie. A masz clover? Masz L85, nie? Co? Masz clover charakter paka? Nie mam. A, nie masz. Ona jest z niej perk deckiem, jesteś w stanie odbierać fajdery 25% szybciej i masz 25% szybszy picklocking. Ja clover charakter paka chyba kupiłem, bo to miałeś na liście. Tak, kupiłeś. Pick in the lock. Tak. Faktycznie, bez piły to trwa kurna wieczność. No tak, a weź pod uwagę, że ja w demie, w którym dało się dobić do levelu 10, ja na very hardzie przeżyłem otwarcie
wszystkich ścian na Very Hardzie. Gdzie tamto, wiesz, jakaś tylko podstawowa broń, podstawowe dodatki i tego, i jeszcze bez jakiegoś tam konkretnego ten, konkretnej wiedzy i coś w tym stylu, no, które tu jeszcze właśnie. Kiedyś nie było perkdecków i wszystkie bonusy drzewkowe dostawałeś w ramach tego, w ramach nabijania kolejnych tierów drzewka. Dobra, ja mam okay. Kolejnego modibaga, więc zapierdalam. Bodybug, nie, za to bodybug. Nie bodybuga, kasę. A, okej. Okay. Pojebało mi się. Lootbag. Może... W sumie gdyby takiego człowieka sprzedać później na męczności. Nikt się nie spodziewał łódzkiego pogotowia. Ale w wersji alfa tak było, że bodajże była kasiora za, że ciała miały cenę. I chociaż później to było tłumaczone, że to był niby żart programistów, nie? Bo fakt faktem było tak, że w Payday w alfie ciała miały cenę. Możesz zostawić. To co prawda trochę by to popsuło rozgrywkę. No. Dobra, kolejny money bag, loot bag. Money, money, money. Loads of money. No gdzie mi z tym szprejem? Zbieraj torby, kasiory, albo tego, albo złoto, black i... No ja to robię. Bo generalnie za wykonywanie obiektywów i za, powiedzmy sobie wprost, bycie tragarzem dostaje się generalnie ekspa. Chyba wszystko. Prawie, nie pozbieraliście z górnych półek, nigdzie. I zazwyczaj jest taki zwyczaj, że jak robi się coś po cichu, to pyta się ludzi, czy mają tak zwane żydowskie rączki, co oznacza, że za podnoszenie... Hunter? Hunter? O, ale nie fartownie skraszował. Że za podnoszenie luźnych rzeczy, czyli nie toreb pełnych czegoś, tylko samych rzeczy, dostajesz więcej kasiory, nie? 30%. A to robię w ogóle net polecie. Jak to wygląda? Poczekamy na niego moment? No. Albo net, albo znowu Bruslina został. A, no i generalnie jak wszyscy cywile są zabezpieczeni, etc. Black, no to można się popalić na coś takiego. Więc możesz sobie broń w sumie teraz przetestować. Bo jeszcze nie miałeś, zdaje się, okazji. Ale wszyscy martwi. Ale nie na cywilach lepiej. Po prostu przetestować na tym, tak wiesz, na ulicy, postrzelać do czegoś.
No dobra, no ale poza ucieczką to chyba robota skończona. No, drobinę to co to zrobiło. Dobra, jestem Adim gotów. Test user to myślałem, że jakiś bot, a tu... Co, co, jedziemy? Cześć, bo jestem na secie na cicho. Chyba. To byłby problem? No. Chwila, tylko chcę sobie szybko risk levela. Okej, okay, to. Setup. Okej, okay, mam to co chciałem. No dobra, jestem enforcerem. Wow, i tak mam mniejsze detection rate niż ty. A nie, teraz nie przejmuj się detection rate. Ja wiem, idziemy na głośno, ale... Tego jeszcze, słuchaj, w granatach, jak jesteś właśnie, bo w sekcji loadout teraz przed misją, możesz zmieniać wyposażenie, ale to już... A mam granaty albo mołotowy. Weź może granaty. Mam granaty, bazowo. Okej, weź tego, weź apteczkę, albo nie, zostań z ECM-em. Okej, okay, zostaję z ECM-em. Otworzy nim bankomat, co powoli nam naszą ucieczkę. Bo pamiętaj, że to tylko raz go mogę użyć, chyba. Od razu maski na dzień dobry? No. Dobra, ja idę za tobą. Time to do this. No, nie wyszło. Dobra. Get down. Get down on the ground. Stay where you are. I got it. Tego. Zobacz, jest safe tym. Jest tutaj, znaczy jest safe tylko bankomat. Jest, chodź tutaj. Tutaj jest bankomat. Nie go pierdol. Dobra, no właśnie, używam jamera. Skip, którego brałeś, control freak. On działa w taki sposób, że jak... On działa w taki sposób, że jak... A, jest jeszcze taka sprawa. W miarę jak zwiększa się poziom trudności gry, nie? W miarę jak wybierasz coraz to wyższe poziomy trudności, to...
to te najsłabsze jednostki w grze... To te najsłabsze jednostki w grze zadają największego damage'a. Tak zwany glass cannon, nie? Wiesz, trzepniesz go raz, umrze, ale jak on cię trzepnie trzy razy, to ty też. No, czaję, czaję. Uważaj, uważaj. Specjalne jednostki zaznaczasz pod F. Jak widzisz odłamkowego, w wyciągu jednostek to je obniżę. Rzuciłem ten... odłamkowy. No. Aj, zabiję w cywila. Kolesie się używają tak na jego build-builda. Wiesz, Hitmana, biegają w samych tych, garniturach. To... chodź tutaj. Opa. Zawsze mogę to jest tak zwany cloaker. Cloaker ma to do siebie, że będzie cię szarżować i spróbuje cię powalić albo jednym skokiem, albo, albo po prostu tym, żeby będzie cię wywalić i zacznie cię opłacać fałą. Jego trzeba strzelać w głowę, bo inaczej jest taktyka. A i uważaj, bo czerwony laser generalnie oznacza śmierć. Czerwony laser to albo snajperzy, albo wieżyczka. To jest wieżyczka zainteresowana. Generalnie kontrolowana Krausem wieżyczka, która napierdala na twoich plecach. Rok, tam tysiąc, tak, tysiąc. Fuck, ja nie mam ammo. Au. Albo dobra, idź. Trój go podnieść, tak żeby ten laser ci nie widział. Uciekaj, tak, nie dam rad. Yep, sorry. Look, I know Vlad is nuts.